chyba zaczynamy. Mocniej trzeba było! Chciałam kartkę na palcu! On się na mnie obraził. Odpuść ten. Piątek, 31 października 2008 roku. Dzień dobry Państwu, mówi Natalia. Artykułu 180, paragraf 2. Poszukuje się zbiegu skazany wyrokiem. Umiecie słowa, tak, o. Na piątku to jeszcze po. Zapraszam do wysłuchania piosenki w wykonaniu uczennicy zespołu szkół z wieloma tradycjami szkoły. Szanujcie ją i z godnością reprezentujcie. Szanujcie ją. I z godnością reprezentujcie. Zawsze i wszędzie. Urodziłem się w styczniu 1864 roku w małej podtarnowskiej wsi Wierzchosłowica. Wierzchosławica. Ojciec mój, Wojciech, miał zaledwie dwie morki lichego gruntu położonego pod lasem. Czy szkoła była los swego pierwszego zmora, czy był dobrym uczniem? Witek, pamiętam, jak mama przyprowadziła cię pierwszy raz do szkoły w Wierzchosławicach. Miałeś wtedy 10 lat. Mający się w oczy duży nos, mocne łuki brwi, nosi się z Polska bez krawata. Chodzi w butach z cholewami, barwa oczu ciemna, przeczytanie nosi okulary, pali papierosy. Osoby, które wiadomo jest miejsce mieszkania zbiegłych. Jakie są twoje odczucia i wrażenia po napisaniu matury z polskiego? Czujesz po napisaniu matury z angielskiego? Zapraszam do przedmiotu, który lubisz, ty umiesz. No nie tak do końca. Dodawać, ordynować, mnożyć, dzielić. Każdy umie, ale to nie o to chodzi, jak to komu chodzi. Innymi słowy, liczysz na szczęście. Tak, tak, trzeba liczyć wyłącznie na szczęście. Może się pani wypowie o przygotowaniach do próby? Bodajże już od zeszłego tygodnia robimy próby do apelu z okazji Święta Szkoły. Z okazji rocznicy śmierci Wincentego Witosa, naszego patrona szkoły. Pracujemy z bardzo zdolną młodzieżą i z bardzo rozbrykaną młodzieżą, dlatego
Próby są niezwykle ciężkie. No, trochę się martwimy, jak to wszystko wyjdzie, ale mamy nadzieję, że wszystko będzie pięknie. Dziękuję. To już jest koniec. Nie ma już nic.